kocham pana, panie Sułku. Odcinek 136. Pobudka! Co? Pobudka! Wstawać! Dlaczego? Wstawać! Nie pytać! Cholera jasna, psiak! Ryb! Ciszej, panie Sługo, kochany! Wszyscy jeszcze śpią! Przecież nikogo nie ma. Bzdury pani opowiada. Las śpi, ptaki, zwierzęta. Która to godzina? A skąd niby ja mam wiedzieć? No, niech pan się położy, panie Sułku, jedyny. Jeszcze noc, jeszcze słoneczko nie wstało. A właśnie się nie położę, słowo honoru. I przez cały dzień będzie pan chodził senny jak mops. Bardzo możliwe. I zły jak osa. Na pewno, słowo honoru. Śniło się panu coś okropnego, prawda? Wcale nie. No to dlaczego zrywa się pan w środku nocy i drze się pan jak opętany? Właśnie nie wiem. A co ja krzyczę? Krzyczy pan, pobudka, wstawać! I to jak głośno! A dlaczego ja się tak drę, pani Elizo? Myślałam, że panu się coś śniło. Mi się nigdy nic nie śni, pani Elizo. I taka jest prawda. Właśnie wiem, pan zawsze spał jak kamień. Kamienie. Co? Kamienie. Ale co kamienie? Nie wiem. A w ogóle, to jak pan się czuje, panie Sułku jedyny? Cicho. Sekundę, mówi pan kamienie. Tak. Wszystko jest dla mnie jasne. Przecież pan dopiero co wrócił z wakacyjnych praktyk. No to co? A gdzie się one odbywały? No gdzie? W górach, wymiotnie. A no właśnie. W kamieniołomach. Zgadza się. Byłem tam na obozie przez równy miesiąc. Na obozie. Na obozie, a co, nie wolno? A czy ja mówię, że nie wolno? Przecież sama odprowadzałam pana na pociąg. A kto panu dał kanapki na drogę i parę groszy kieszonkowego? Wydałem wszystko. A, nawet tak. Przez sekundę nie pomyślałam, że będzie inaczej. Pożegnałam się z tymi pieniędzmi jeszcze zanim je panu wręczyłam. Bardzo słusznie. W każdym razie wiemy już, dlaczego pan zrywa się w środku nocy. Pan, panie Sułku, jedyny w dalszym ciągu po prostu żyje życiem obozowym. Przyzwyczaiłem się? Tak. I teraz przez jakiś, mam nadzieję, niedługi czas będzie pan jeszcze z nawyku robił rozmaite, nieprzewidziane rzeczy. Baczność! A, ojej, a nie mówiłam? Baczność! Milczę! Ojej! Spocznij! Proszę bardzo. Mówi się, tak jest! W skrócie, taje! Taje! Do gimnastyki! Ryżaj się! Oczywiście! Przepraszam, taje! Biegamy, biegamy! Dookoła stołu! Może być! Szybciej, szybciej! Darmo zjady! Do kogo pan tak mówi? Do was, gabonie! Biegamy, biegamy! No dobra! Dość! A teraz co? Śniadanie. Widzę, że pan je przygotował. Co to jest to czarne? Chleb. Jaki suchy. Ale za to zdrowy. A co to jest to czarne w kubku? Kawa. Oj, jaka gorzka. Właściwie to jest woda z kawą. Nie narzekać. Jedzenie jest dla głodnych. Oj, jakie to mądre, panie Sułku. Widzę, że nie jednego się pan na tym obozie nauczył. Oj, takie obozy są czasem niezwykle pożyteczne. Koniec śniadania! Jak to koniec? Dopiero zaczęliśmy. Milczeć! Taje! Na zajęcia! Wymaszerować! A gdzie są zajęcia? Przed domem! Naprzód! Marsz! Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Lewa! Lewa! A mnie stale wychodzi prawa! A teraz lewa wyszła, prawda? Nie gadać! W szeregu! Raz, dwa! Raz, dwa! Lewa! Lewa! Dlaczego tu tak ciemno? Jest czwarta w nocy. Nie ma się co tak dziwić. Milczeć! Milczę. Do roboty! Daję. Ale do jakiej roboty, panie Sułku? Żeby coś robić, trzeba wiedzieć, co się ma robić. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie mądrzyć się. Daję. Widzicie tę kupę kamieni? Gdzie? Za tamtym rogiem stodoły.
nie widzę. Ja też, ale jestem pewien, że tam są. Przeniesiecie je na tamten róg. Wszystkie? Daję. A po co? Nie pytać, do roboty. Przecież pan wczoraj przyniósł te same kamienie z tamtego rogu na ten. Nawet się trochę dziwiłam. Między nami mówiąc, do pracy pan nie jest specjalnie, jak to się u pana w szkole mówi, wyrywny. A tu nagle przez cały Boży dzień nosił pan kamienie z jednej kupy na drugą. Już wczoraj wiedziałam, że coś jest z panem nie tak. Cicho, niechbym tak spróbował tak dyskutować na obozie. Z przełożonym jak pani teraz ze mną nie wyszedłbym z paki. Chce pani iść do paki? O nie daj Boże. To do roboty. Idę. Jak? Przepraszam, daję. Przecież ja się tutaj zabiję po ciemku. O matko. I pan też? Gdzie my jesteśmy, pani Elizo? Przed domem. No to nic nie widać. To zabić się można. Właśnie mówię. Właśnie ja też tak mówię. Daję. To co robimy, pani Elizo? No przecież pan tutaj zarządza, panie słuchu najdroższy. Muszę przyznać, że początkowo byłam trochę zaszokowana, ale teraz zaczyna mi się to bardzo podobać. To znaczy niby co? No, że pan tak mną dyryguje, a ja tylko daję i daję. Jakie to jest, panie słuchu, kochany, romantyczne. Cicho. Co to? Ptak. Albo jakiś zwierzak. Mówiłam, że pan tak nie krzyczał, bo pan wszystkich pobudzi. Już nie krzyczę. A może wrócimy do łóżek, położymy się i dośpijemy spokojnie do rana, co? Może, ty daję. No to w tył zwrot. Daję. Naprzód marsz. Oczywiście, przepraszam, cholera jasna, psia krew. Daję. No. Ta. To co innego. Śpi pani? Nie. To jak się obudzimy, to zjemy sobie jeszcze raz śniadanie. Oczywiście. Co tam mamy? Jajko. Jedno. Ale indycze, duże, nakrapiane. Zrobię jajecznicę, do tego świeży chlebek z margarynką. Oj, dobranoc, kocham pana. Cicho, dobranoc. Daję. Gajowy Marucha tymczasem nie mógł tej nocy zasnąć ani rusz. Zastanawiał się bowiem, gdzie mogło się podziać indycze jajo, które widział w kurniku wczoraj na własne oczy. Do usłyszenia.